Wojtek, jesteśmy w Ergo Arenie i od razu widziałem, że się uśmiechnąłeś, jak się tutaj pojawiłeś, no bo przecież z polską kadrą tutaj odbywały się niedawno wielkie rzeczy w postaci tego awansu do Mistrzostw Świata, tego ostatniego meczu, tych eliminacji, także szczególna hala, kolejna. Szczególna, no taka jak wszystkie inne. Ja aczkolwiek lubię tutaj grać, bo jest to piękny obiekt. Nie mamy dużo takich obiektów w kraju, więc trzeba się cieszyć. No, tylko żeby ten obiekt był jeszcze zapełniony, to wtedy jest pełnia szczęścia, bo gramy na pięknym obiekcie i przy dużej publiczności. To jest marzenie chyba każdego trenera, zawodnika, każdego zespołu. A twoim zdaniem, która z tych koszykarskich hal w naszym kraju jest taka najlepsza, najbardziej funkcjonalna, w której się najlepiej rozgrywa mecze? Niektórzy mówią o Zielonej Górze, niektórzy mówią o hali w Gdyni, a ty jak spoglądasz na, gdybyś tak miał wybrać jedną halę najlepszą? Nie no, zdecydowanie w Ostrowie, ale nie, na pewno hala na przykład w Zielonej Górze, byliśmy ostatnio z trenerem Urbanem na meczu Stelmetu z Anwilem i warunki do oglądania meczu, właśnie ta bliskość parkietu no, robi wrażenie i na pewno jest to jedna z bardziej funkcjonalnych i fajniejszych hal. Na pewno ta hala tutaj w Ergo Arena. A tak poza tym, nie no, jest wiele. Teraz już powstało kilka fajnych hal, gdzie naprawdę przyjemnie się gra. Natomiast no, my czekamy na swoją halę. To jeszcze takie pytanie o ten raport z naszej drużyny. Jak wyglądał ten tydzień? Co tam się działo? Co się dzieje? Jak to wszystko wygląda na dzień przed meczem tutaj z drużyną Trefla? Idziemy do przodu. Wiadomo, lekkie kłopoty zdrowotne ma Michał Chyliński. Natomiast liczymy, że już w przyszłym tygodniu dołączy do nas. Natomiast no też nie jest taki okres, że nie chcemy nic forsować, nic na siłę. Mamy z Michałem 12 zawodników, więc tych zawodników, którzy mogą go zastąpić, jest kilku i będziemy grali teraz takimi wariantami. Natomiast no, chcemy, żeby wszyscy byli na playoff gotowi, przygotowani taktycznie i fizycznie do ciężkiej walki. Co tam, Szymon, w zespole BM Slamstal, Arget BM Slamstal, bo słyszałem, że trochę mocno potrenowaliście w tym tygodniu, szczególnie początek tego tygodnia to był taki dość intensywny dla was. Tak, mieliśmy dłuższą przerwę przed kolejnym meczem, tutaj 7 dni, cały tydzień, więc mogliśmy te pierwsze kilka dni mocniej potrenować, przygotować się do tych następnych meczów, ponieważ gramy teraz praktycznie co 3 dni, dlatego taki był system treningowy. No właśnie, bo w sobotę Trefl, potem w środę Szlagier z Toruniem i wyjazd do Spójni na mecz z walczącą drużyną o wszystko. Także jak ty spoglądasz na ten terminarz na końcówce tej rundy? No, zapowiada się bardzo ciekawy tydzień i jesteśmy teraz przygotowani na cały ten tydzień, jednak bierzemy na razie mecz, ten następny mecz, który mamy przed sobą i koncentruję się na nim. Dopiero po meczu będziemy mogli pomyśleć o następnym. Te kwestie taktyczne, te kwestie systemowe, wejścia w ten zespół, w tą taktykę, jak to u ciebie już wygląda? To już zaklikało, czy jeszcze trochę gdzieś tam potrzeba? Myślę, że teraz już zaklikało. No, próbuję jeszcze tutaj znaleźć miejsce sobie w składzie, ale myślę, że te ostatnie 2 tygodnie dużo lepiej już czuję się w drużynie. Te pierwsze 2 tygodnie były takie troszeczkę tutaj poznawałem co i jak. Teraz już jest dużo lepiej, więc myślę, że od tej pory będzie coraz lepiej. To na koniec, jakiego meczu się spodziewacie w sobotę tutaj w tej hali? Co nam może przeszkodzić w zwycięstwie? Jak może zagrać Trefl? Jak ty na to wszystko spoglądasz? No tutaj Trefl jest w ciężkiej sytuacji, walczy o każde zwycięstwo do końca sezonu, musi wygrać co najmniej jeden mecz bodajże, by zostać w lidze. Wyjdą, na pewno będą gryć parkiet i do ostatniej sekundy, więc tutaj nie ma możliwości relaksu, musimy grać od samego początku do samego końca, tak jak mamy zaplanowane i wyjść zwycięsko z tego meczu.